jak się dba, to się ma. Początek zjazdu, będziemy jechali czerwonym. A mi hamulec zamarzł na podjeździe. No mam nadzieję, że na tym początku, który nie jest zbyt stromy, się rozmrozi, bo inaczej nie będzie odcinka. Okej, dojechałem, hamulce się rozmroziły. Jedna gleba, zaskoczyły mnie dwie plamy lodu na trasce za zakrętem. Wyskoczyły na mnie znienacka, ale obyło się bez jakichś większych szkód. I dziś było jeżdżone z Milesem i nie było takich cyrków jak z Maxem. Dalej musiałem wszystko robić manualnie, ale połączył się z telefonem bez problemu i ta aktywność z dzisiaj była od razu już do ściągnięcia na telefon. To są zimowe 510 z wypełnieniem Primaloft. Dla tych, którzy jeżdżą na płaskich pedałach, ale dzisiaj nie o nich, a dzisiaj, tak jak obiecałem, będą Giro Blaze. To są bardzo fajne buty. Czy są warte tej ceny? Nie mam tak za bardzo rozeznania, jeżeli chodzi o modele w tym przedziale cenowym. Producent podaje, że są do minus 7 stopni Celsjusza. Mogę potwierdzić, że poniżej 7 stopni Celsjusza jest w nich zimno, ponieważ dzisiaj było minus 7, odczuwalne minus 13, wczoraj było minus 11, odczuwalne chyba z minus 15 i marzłem w nich. Ale wydaje mi się, że mogą być warte tej ceny z jednego powodu, ponieważ w cenie jednej pary butów tak naprawdę otrzymujemy dwa buty. Na myśli mam to, że ten but to tak naprawdę dwa buty w jednym, czyli dwa buty, czyli para, to tak naprawdę cztery buty, czyli dwie pary. Mamy tutaj but wewnętrzny i but zewnętrzny. Ten zewnętrzny jest ocieplony Primaloftem, ale jakby tego było mało, ten wewnętrzny również jest ocieplony Primaloftem. I jakby tego jeszcze było mało, to ten zewnętrzny jest całkowicie wodoodporny i jest to potwierdzony organoleptycznie przez mojego kolegę, który jeździ w tych butach już drugi sezon. Mamy tutaj ten taki quick lace, o ile się nie mylę, tak to się nazywa, czyli zaciągamy sobie po prostu tym sznureczkiem, następnie zapinamy zamek szybko i sprawnie i mamy całkowicie wodoodporną konstrukcję. Nie mamy tutaj boa, ale wydaje mi się, że gdyby miało być tutaj boa, to byłoby to o wiele droższe. Mamy refleks z tyłu, ochraniacze na kostki z obu stron. Ci, którzy czują, że potrzebują kolce, mogą sobie wkręcić tutaj kolce. A jeżeli chodzi o sztywność podeszwy, to nie jest ani za sztywna, ani za miękka moim zdaniem. To jest taka podeszwa, o której nie myślicie. Chciałbym, żeby była sztywniejsza, kiedy jedziecie, albo chciałbym, żeby była bardziej elastyczna, kiedy w niej chodzicie. Guma jest dosyć miękka. Ja miałem kiedyś buty Northway Raptor z Gore-Texem i tam podeszwa to był po prostu plastik. W tym nie dało się chodzić całkowicie, kiedy było tylko troszeczkę ślisko, czy to była nawet podłoga tutaj w sklepie, a podeszwa była mokra, ślizgałem się jak na łyżwach. Nosek buta jest zalany gumą i jest wzmocniony, usztywniony, także jakieś tam walenie paluchami po kamieniach też tutaj nie powinno być żadnym problemem. Ten kolega, który jeździ w tych butach, dojeżdża w nich głównie do pracy, robi około 25 km dziennie, ale oprócz tego jeździ też po traskach. Ja jestem bardziej płaskopedałowy, jeżeli chodzi o MTB, on jest typowo SPD. I po drugiej zimie nie zauważyliśmy, oglądając jego buty dzisiaj, nie zauważyliśmy żadnych zniszczeń, żadnych przetarć, żadnych fizycznych uszkodzeń. To są naprawdę fajne, naprawdę ciepłe i naprawdę komfortowe buty. Jaki mam z nimi problem, bo jak wiecie, ja zawsze jakieś problemy ze wszystkim mam. Po pierwsze wkładka. Producent deklaruje, że jest to wkładka z jakąś izolacją termiczną. Ja nie zauważyłem tam żadnej izolacji. Jest to po prostu zwykła, cienka wkładka. I pomijając to, że nie zauważyłem tam żadnej izolacji, jest całkowicie płaska. Jednak większość ludzi nie ma płaskostopia, tak więc ja musiałem zaopatrzyć się wkładki plus plus od Specialized, ponieważ po pierwszej jeździe miałem okrutny ból po wewnętrznej stronie kolana. Powiem szczerze, że ledwie z tej jazdy wróciłem, wypuściłem się troszeczkę dalej, może niż powinienem, jak na pierwszy raz, i skończyłoby się to źle, gdybym tą jazdę kontynuował jeszcze dłużej. A druga sprawa, to te buty mają dokładnie ten sam problem, co większość butów zimowych, które są butami typu SPD lub też jaki tamkolwiek inny system używacie. Czyli słabym punktem jest to miejsce. Będziecie marznąć przez bloki. Bloki to metal, nieważne jakich bloków używacie, więc kiedy jest zimno, one też będą zimne. Przez śruby ta niska temperatura dostaje się do płytki montażowej, która znajduje się w podeszwie, i po prostu po pewnym czasie czuć, jak to zimno
przenikając tutaj w tym miejscu podeszwy do stopy, po prostu zaczyna oplatać pięknie wasze palce i mówi wam, że to już jest koniec zabawy i od tego momentu już nie będziecie fajni i od tego momentu zaczyna się wojna z samym sobą, czy chcemy jechać dalej, czy chcemy wracać. Szkoda. Mam zamiar zaopatrzyć się w kładki wełniane z ekranem. Znalazłem takie wyprofilowane, które powinny dosyć dobrze zastąpić te wkładki od Specialized. Wczoraj jeździłem, zrobiłem 28 km w skarpetce neoprenowej od Grip Grab, czyli takiej wodoodpornej. Było troszeczkę lepiej niż w skarpetce zimowej Merino, ale wciąż to nie jest to samo w momencie, kiedy wchodzimy tutaj, wszedłem tutaj w pomieszczenie, temperatura pokojowa 20, około 22 stopni na plusie. Kiedy te moje stopy, te palce zaczęły się rozmrażać, to po prostu starałem się myśleć o czymkolwiek innym niż o tym, co tam się dzieje. Znacie to uczucie, kiedy ciepła krew z górnych partii ciała spływa do zmarzniętych stóp, do zmarzniętych dłoni. Nie jest to przyjemne uczucie. Niestety towarzyszy również użytkowaniu tych butów. W przyszłym tygodniu temperatury mają się zmienić. No w przyszłym tygodniu, czyli tak naprawdę od jutra ma się zrobić troszeczkę cieplej. Ale ja powiem szczerze, że jeździłem przy minus 4 i przy minus 5 i tak naprawdę cały czas czuć było, że ta niska temperatura przez bloki właśnie dostaje się tutaj do stóp, oziębia, ochładza nam tą krew. But tutaj na górze jest troszeczkę ciasny, więc ten przepływ krwi nie jest może aż tak niczym nieograniczony, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale jest to fajny but, jest to naprawdę fajny but, but z potencjałem. Tak jak powiedziałem, spróbuję tych wkładek i wydaje mi się, że mogą wydłużyć dystans takiej jazdy w temperaturach poniżej zera do z tych 28 do 50 km bez jakiegoś tam większego cierpienia. Widziałem w internecie jedną recenzję, w której pan skarżył się, że ten pypeć tutaj od zamka, że zamek po prostu potrafi się w czasie jazdy otwierać, że to się nie dzieje zawsze, ale że się dzieje i pokazał przykład i wyglądało to w ten sposób. No to taki mały tips. Taka mała rada, ten mały pypeć nie powinien być ustawiony w górę, tylko w dół. Wtedy blokuje się i zamek po prostu zjeżdżać w dół nie będzie, no nie ma takiej opcji. A jeżeli teraz zastanawiacie się, jak żyć, skoro nawet tak drogie buty rowerowe, zimowe buty rowerowe nie zapewniają ciepła w stopy, które jest tak dużym problemem dla nas rowerzystów, którzy chcą jeździć przez okrągły rok, rozwiązaniem mogą być płaskie pedały. No niestety, jeżeli jeździmy na gravelu i w zimie nie staramy się jakoś pobijać własnych rekordów, albo po prostu chcemy wyjść pojeździć, takie płaskie pedały mogą być dobrym rozwiązaniem. Mam tutaj kolegę w pracy, jest to rowerzysta szosowy i ze swojego własnego doświadczenia powiedział mi, że kolarze szosowi nie mają aż tak dużych problemów, ponieważ bloki do pedałów szosowych są plastikowe, są z kompozytu, więc nie ciągną aż tak tej temperatury od otoczenia. Wiadomo, że to może przez po jakimś tam dłuższym czasie przez śruby dojść do tej płytki montażowej, jednak nie następuje to aż tak szybko jak przy blokach metalowych, ale jeżeli nie chcecie jeździć w butach szosowych z szosowymi pedałami, ponieważ od czasu do czasu chcecie z roweru zejść, podepchać, zepchać, wnieść gdzieś, no to płaskie pedały. I tutaj też to był tips od niego, pedały kompozytowe, czyli takie, które ma w ofercie Bontrager na przykład. Teraz już Trek, bo nie wiem czy wiecie, ale produkty Bontragera znikają całkowicie z rynku i zastąpi je Trek. To jest kolejna marka, którą Trek wchłonął całkowicie, tak jak Garego Fischera. Więc takie pedały mogą być dobrym rozwiązaniem. Teraz taka trochę głupia sprawa. Pamiętacie, jak kiedyś nabijałem się z designu nowych kasków Specialized, że wyglądają jakby roztopił się na słońcu? To jest mój nowy kask Specialized Tactic drugiej generacji i powiem wam szczerze, że nie miałem tak wygodnego kasku. Dzisiaj była pierwsza jazda testowa i po prostu zakochałem się. Fox Speed Frame, teoretycznie zostawiłem go sobie, żeby jeździć w nocy, bo mam tam przyklejone mocowanie na GoPro, pod które podpinam sobie lampkę. Dzisiaj testowo jeździłem tutaj, jak widzicie, mamy te Bontragerowe mocowanie beznadziejne, bo po prostu chciałem bardzo wypróbować ten kask, no ale wiem, że jutro będę tutaj przyklejał na stałe mocowanie do GoPro i tego Speedframe'a będę miał po prostu w razie W, gdyby ten został w jakiś tam sposób uszkodzony. I teraz taka rada, taki tips, jeżeli pójdziecie gdzieś do sklepu, w którym jest Specialized, na te kaski możecie negocjować bardzo dobrą cenę, ponieważ Specialized ma te kaski na wyprzedaży do sklepów. Nie będę wam tutaj mówił, jaka to jest cena, ale jest to dosyć duży rabat, więc targujcie się, może wam się uda wyrwać taniej. Takie krótkie formy myślę, że będą wpadały tutaj troszeczkę częściej.
Dajcie znać, czy to jest coś, co chcielibyście oglądać, czy interesują Was tylko takie długie wypociny na temat tego, jak źle jest w branży rowerowej. I to chyba w sumie wszystko na dzisiaj i widzimy się, kiedy się widzimy.